Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Razem ze mną w studiu jest Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Trwa wyścig przedwyborczy. Sporo kandydatów już ogłosiło swoje kandydatury. Pierwsze nazwiska poznaliśmy. A jak to wygląda w Pani przypadku? Czy już padła decyzja o ponownym starcie do Sejmiku Województwa Małopolskiego? A może nie do Sejmiku? Zbliża się już ten okres kampanii wyborczej, taki oficjalny do poszczególnych samorządów, do gmin, do powiatu, do województwa. Wybory już samorządowe 7 kwietnia. Będziemy decydowali, kogo wybrać na włodarzy poszczególnych gmin, miast, ale też na radnych gminy, powiatu i radnych województwa małopolskiego. Na pewno cieszę się z tego, że już ponad 5 lat mogę reprezentować region tarnowski, powiat brzeski, bocheński, tarnowski, dąbrowski w zarządzie województwa małopolskiego jako członek zarządu, ale też jako radna województwa małopolskiego. To na pewno dla mnie duże wyróżnienie, ale też to był okres bardzo ciężkiej pracy przez te ostatnie lata. Na pewno przed nami ten czas weryfikacji nas samorządowców przez wyborców. I oczywiście tutaj chciałabym dalej reprezentować nasz region w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Oczywiście tutaj trwają w dalszym ciągu rozmowy, bo nie wiadomo jest do końca, jak ta lista ostatecznie będzie wyglądać. Ze wstępnych rozmów wynika, że ma to być miejsce numer 3, więc liczę na to, że właśnie to miejsce otrzymam na liście do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Chciałabym dalej działać na rzecz naszego regionu, tak aby te rozpoczęte projekty były kontynuowane, a nowe, aby były wdrożone do realizacji. Tym bardziej, że to będzie taki, myślę, bardzo ważny czas w ogóle dla rozwoju regionu. Jest teraz ta nowa perspektywa finansowa i to jest naprawdę bardzo ważne, żeby te środki finansowe dobrze rozdysponować, ale też, żeby były odpowiednio przeznaczone. Dlatego jest ważne to, abyśmy w tych wyborach oddali swój głos na odpowiednie osoby. Mówi Pani o perspektywie nowych środków. Wiemy, że Pani głównie zajmowała się edukacją, tymi sprawami kultury w Zarządzie Województwa Małopolskiego. Jakie dalsze pola rozwoju Pani tutaj zauważa i jakie to środki mogłyby na to być? To znaczy na pewno tutaj mam na myśli tę nową perspektywę finansową, jeżeli chodzi o środki unijne, bo rzeczywiście tych środków jest naprawdę bardzo wiele i obejmują one niemal każdą dziedzinę naszego życia i też zagospodarowane są środki na edukację, szczególnie na tą edukację branżową, nauki zawodu, bo myślę, że to jest kluczowe, abyśmy w tego rodzaju projekty inwestowali po to, aby rzeczywiście uzupełniać te braki, jakie występują obecnie na rynku pracy, ale przede wszystkim, aby zachęcać młodych ludzi, aby wybierali właśnie branże, które dadzą im pracę, które dadzą im pracę również w przyszłości. Więc tutaj na pewno będzie dużo środków na ten cel przeznaczonych, ale nie tylko, bo to też będzie kształcenie ogólne. Będą różne też możliwości pozyskania środków na infrastrukturę. Też widzieliśmy w tej mijającej perspektywie, że nasze szkoły w regionie bardzo zmieniły się. Dużo środków przeznaczaliśmy na termomodernizację tychże szkół, więc to też jest ważne, myślę, dla tych organów prowadzących. Więc na pewno to nie jest koniec, a myślę, śmiało powiedzieć, że to jest początek. Mówiła Pani o fachu. Do tego tematu jeszcze w naszej rozmowie powrócimy, ale wspomnijmy, że dzisiaj mamy walentynki, czyli święto zakochanych. Pani postanowiła je troszkę inaczej spędzić, a dokładnie wczoraj odwiedziła Pani pacjentów tarnowskich szpitali. W jakim celu i dlaczego to jest związane akurat z walentynkami? Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale przede wszystkim to święto miłości. I też chciałam ten okres spędzić zupełnie inaczej niż zwykle. I cieszę się bardzo, że Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Tarnowie, ZKS Unia Tarnów, zorganizował taką specjalną zbiórkę dla dzieci, które przebywają obecnie na oddziałach szpitalnych w Tarnowie. I tutaj zostałam zaproszona do tej akcji. Oczywiście, jak dowiedziałam się, jaki jest cel tej akcji, to oczywiście przyłączyłam się do niej i też chciałam osobiście wraz z wolontariuszami z tej szkoły przekazać materiały edukacyjne, ale też bajki, zabawki dla dzieciaków właśnie, które przebywają teraz w szpitalu, bo jest święto miłości, święto zakochanych,
ale z drugiej strony też teraz mamy ferie zimowe, więc niektóre dzieci nie mogą w żaden sposób nigdzie wyruszyć na swoje ferie zimowe, czy też w jakiś sposób aktywnie je spędzić. Dlatego też chcieliśmy przypomnieć o tym, że na oddziałach szpitalnych są dzieci, które zmagają się z różnymi dolegliwościami, nierzadko też czują się samotne i nie chcemy o nich zapomnieć. Na pewno taką ciekawostką było to, że nie byliśmy sami, bo były maskotki, chomik Paragraf i wiewiórka Pimpi. To są maskotki, które są bohaterami naszych bajek w ramach Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży. Została wydana taka specjalna seria i też podczas właśnie wizyty w szpitalu rozdawaliśmy te bajki. I dzieciaki naprawdę reagowały bardzo spontanicznie, radośnie. Widać było uśmiech na ich twarzy i myślę, że to był taki dla nich doskonały prezent z okazji właśnie Święta Miłości. A przy okazji też chcemy właśnie promować to bezpieczeństwo w województwie małopolskim i też chcemy przedstawiać te zagadnienia prawne, które wydają się gdzieś zawiłe, że można poprzez zabawę, poprzez naukę w sposób praktyczny łatwiej pewne zagadnienia tym dzieciakom przekazać. Poza tym, że mamy Święto Zakochanych, tak jak pani wspomniała, trwają też ferie, bardzo upragnione przez pewnie wszystkich uczniów w Małopolsce, ale i nie tylko. Można powiedzieć, że jako województwo takim mocnym przytupem je rozpoczęliście, bo w ubiegłą niedzielę na Jurasówce miało miejsce takie oficjalne zainaugurowanie tego czasu, ale właśnie chciałbym zapytać, jaką ofertę, może taką kulturalną też przygotowało województwo na ten czas dla wszystkich uczniów, dla wszystkich dzieci? Ferie w Małopolsce już się rozpoczęły. Ferie są po to, by odpoczywać, bawić się, rozwijać się poprzez realizowanie swoich pasji, talentów i zainteresowań, na które w okresie nauki jednak brakuje często czasu. Na pewno ważne jest, żeby ten czas wykorzystać aktywnie, by spędzić go przede wszystkim na świeżym powietrzu, żeby jednak uczniowie oderwali się przynajmniej na te 2 tygodnie od komputera, od laptopa, od telefonu. Wiadomo, mamy taką aurę, jaką mamy, nie ma niestety śniegu, natomiast można wybrać się na spacer, można pojeździć na rowerze, można też pograć w piłkę i co ciekawe, można również udać się na stok, który jest niedaleko Tarnowa, Jurasówka. Okazuje się, że pomimo takiej aury jest mnóstwo uczniów, którzy korzystają właśnie z tego rodzaju aktywności, jeżdżą na nartach, cieszą się, spędzają ten czas z rodzicami na stoku i miałam tą przyjemność właśnie rozpocząć te ferie w gminie Gromnik na Jurasówce i powiem szczerze, była mocno zaskoczona, jak wiele osób przybyło tutaj z innych województw. Było województwo świętokrzyskie, podkarpackie, nawet pojawili się uczniowie zachodniej Polski i też byli goście z zagranicy, bo okazuje się, że we Francji mają równolegle ferie, tak jak nasi małopolscy uczniowie i wszyscy naprawdę świetnie się przy tym bawili, więc na pewno warto o tym pamiętać, ale Małopolska nie zapomina o naszych uczniów i też przewidzieliśmy szereg ofert dla nich. Przede wszystkim myślę, że ta najciekawsza oferta to jest to, że można teraz jechać za złotówkę po terenie nie tylko województwa małopolskiego, ale również po terenie województwa śląskiego i dotyczy to wszystkich pociągów osobowych Polregio, kolei małopolskich, kolei śląskich oraz w tych autobusach dowozowych kolei małopolskich. Czyli można wzdłuż i wszerz zwiedzić Małopolskę niemal za darmo. Dokładnie tak, więc warto, myślę, wykorzystać tą możliwość, warto poznawać naszą Małopolskę, bo ja zachęcam do tego, żeby jednak te ferie spędzić u nas w województwie. Mamy wiele ciekawych atrakcji turystycznych, wiele możliwości, jak ten czas sobie zagospodarować. Możemy odwiedzić miejsca, w których do tej pory nie byliśmy, więc to myślę, że jest bardzo ciekawa oferta, z której można skorzystać. Ale oczywiście tutaj też nasze jednostki przygotowały taką ofertę, jak na przykład Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka tutaj w Tarnowie. Na przykład ostatnio odbyły się warsztaty szydełkowania dla dzieci. To też jest ciekawa forma spędzania czasu, bo nie tylko trenujemy swój umysł, stymulujemy mózg, ale też to działa relaksująco, redukuje stres, napięcie, czy też wzmaga w nas taką wyobraźnię, czy też kreatywność.
kreatywność. Oczywiście też jest klub gracza, gdzie można pograć w różne gry planszowe, które też są, myślę, bardzo ciekawe, a przy okazji możemy się edukować. Oczywiście też, jeżeli ktoś lubi czytać książki, to jak najbardziej mamy pełną ofertę w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie, więc warto z tego skorzystać, ale też są jednostki kultury, które mocno się zaangażowały w te ferie, jak na przykład Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Są zajęcia dla klas młodszych. Dzieci mogą na przykład dowiedzieć się, jaką rolę pełniły zwierzęta podczas działań wojennych. Mogą poznać tą historię regionalną. Są specjalne lekcje dla uczniów, tak aby mogli zapoznać się z legendami związanymi nie tylko ze stolicą Polski, ale również z legendami związaną tutaj z Tarnowem. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto z tego wszystkiego korzystać i myślę, dobrze ten czas po prostu wykorzystać. Możliwości jest wiele, ale pani marszałek, zmienimy temat. Tak jak mówiłem, o tych fachowcach i o szkoleniu branżowym chciałbym teraz porozmawiać, ponieważ w Brzesku przy popularnej Zielonce, czyli szkole branżowej, powstanie Branżowe Centrum Umiejętności. Samorząd Województwa Małopolskiego właśnie wspiera ten projekt i też koordynuje powstawanie innych takich branżowych centrów na terenie Małopolski. Czym tak właściwie te Branżowe Centrum Umiejętności są? Branżowe Centrum Umiejętności to rzeczywiście jest nowum, jeżeli chodzi o edukację. To taka nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego, zarezerwowana dla tej placówki. Chodzi o takie branżowe szkolenia zawodowe, kursy przygotowujące do nabywania adekwatnych do danej branży kwalifikacji sektorowych i też właściwe dla danej dziedziny zawodowej. Po prostu branżowe centra umiejętności będą oferowały takie szkolenia branżowe i to będą szkolenia dla uczniów, dla studentów, dla nauczycieli, dla wszystkich osób, które wiążą przyszłość z danym zawodem, z daną branżą. I my jako Województwo Małopolskie prowadzimy szkołę i złożyliśmy 3 takie wnioski i tutaj odbyły się 3 nabory, które były ogłaszane na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy i tutaj będziemy realizować branżowe centrum w dziedzinie opieki medycznej, w zakresie techniki masażu oraz w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo. Na to pozyskaliśmy ponad 36 milionów złotych. Tak naprawdę mamy czas na utworzenie takich branżowych centrów do 2026 roku, ale na pewno to jest dla nas duża szansa, bo okazuje się, że założenie tego projektu jest takie, że miało powstać 120 centrów branżowych w całym kraju, w różnych branżach, więc utworzenie takiej jednej branży w naszym województwie sprawia to, że tutaj do województwa będą przybywać uczniowie, nauczyciele, wykładowcy, studenci z całego kraju, więc to będzie taka specjalistyczna jednostka, czyli która każde województwo będzie się specjalizować w czymś innym. Dokładnie tak. Oczywiście w ramach tych naborów okazało się, że niektóre branże będą jednak miały kilka punktów siedzib na terenie kraju, ale myślę, że to jest doskonały pomysł, bo to jest tak jakby łączenie edukacji z firmami i to jest główny cel tego, abyśmy rzeczywiście tych uczniów uczyli tego fachu, żeby on nabywał te umiejętności praktyczne, ale żeby to były takie umiejętności, które mu się rzeczywiście w danym przedsiębiorstwie przydadzą i będą odpowiedzią na to, co ci przedsiębiorcy zgłaszają. I w Małopolsce, jak podliczyłam, to jest w sumie 13 branżowych centrów umiejętności będzie tutaj powstawało. Natomiast jeżeli chodzi o nasz region, to będą 3 centra. Jedno będzie w Dąbrowie Tarnowskiej i to będzie w dziedzinie ekonomia i rachunkowość. Drugie będzie w Brzesku, dziedzina mechatronika. I trzecie w Tarnowie, gastronomia i kelnerstwo. Więc cieszę się, że tutaj znalazły się osoby, organy prowadzące, które zaryzykowały i złożyły odpowiedni wniosek po to, aby otrzymać takie dofinansowanie, bo to jest naprawdę dość duże dofinansowanie na poziomie około nawet 15-16 milionów złotych, więc tak naprawdę doskonale można wyposażyć odpowiednie pracownie, przygotować całą infrastrukturę, plus jeszcze przygotować odpowiednie szkolenia, tak aby było to miejsce rzeczywiście atrakcyjne. No właśnie, z jednej strony, tak jak pani mówi, to będą szkoleni fachowcy z całej Polski, wykładowcy,
wykładowcy i też w danej konkretnej dziedzinie, ale z drugiej strony, czy takie branżowe centrum umiejętności w Brzesku, w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej też sprawi, że te powiaty, te regiony otworzą się na przedsiębiorców, rozwiną też dane rejony tak gospodarczo? Myślę, że to jest taki doskonały pomysł w kontekście takim, że często te szkoły branżowe funkcjonują w różnych miejscach województwa małopolskiego, ale są rozdrobnione, że nie było to do tej pory tak skoordynowane, żeby skupiać jednak w danej szkole tych największych specjalistów. A też musimy sobie zdawać sprawę, że trudno pozyskać nauczyciela zawodu praktycznego. To jest naprawdę, myślę, duże wyzwanie dla organów prowadzących. I teraz warto jest te szkoły tworzyć w takim kontekście, jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie, w jakiej branży. I też funkcjonują firmy, które takie zapotrzebowanie zgłaszają. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o Brzesko, to rzeczywiście jest szkoła, zespół szkół branżowych i technicznych Zielonka, która słynie z tej mechatroniki. Tam ta szkoła naprawdę jest jedną z najlepszych szkół w regionie. Cieszy się naprawdę dużą popularnością. I cieszę się też, że w ostatnim czasie tak wiele środków finansowych zostało zainwestowanych w ten obiekt, bo my też jako województwo małopolskie tutaj przeznaczyliśmy ponad 8,5 miliona złotych na termomodernizację tego budynku, także tutaj bardzo się z tego cieszę, bo też tego czasu na realizację tego projektu nie było dużo, bo tak naprawdę ta decyzja była podjęta we wakacje, a do końca roku trzeba było już ten projekt zrealizować, więc zupełnie zmieniła wygląd Zielonka, a teraz okazuje się, że będzie również branżowe centrum umiejętności z zakresu mechatroniki. Ja też miałam takie sygnały, że w poszczególnych firmach z naszego regionu i nawet tutaj z Tarnowa brakuje osób, które mają kompetencje z zakresu programowania informatyki, które też znają się właśnie na automatyce. I one potrzebują takich fachowców, którzy mogliby podjąć takie zatrudnienie. Mają na to miejsca pracy, więc to jest kwestia skoordynowania tego wszystkiego, a żeby firma mogła się rozwijać, musi mieć odpowiednią kadrę, a żeby ta kadra była, to jednak tutaj trzeba zainwestować odpowiednie środki finansowe, żeby tą kadrę wykształcić. Więc bardzo się cieszę z tego, że powiat brzeski poszedł w tym kierunku. Myślę, że to będzie bardzo duża szansa dla samego Brzeska. Jeszcze biorąc pod uwagę tą kolejną perspektywę, że ma powstać obwodnica Brzeska i tam też ma być strefa aktywności gospodarczej. Więc jeżeli ta kadra będzie wykształcona, firmy też te informatyczne zobaczą, że tutaj rzeczywiście mamy ten potencjał kadrowy, to też myślę chętniej wtedy będą myślały o tym, żeby zainwestować te środki w tych poszczególnych regionach i przenosić nawet swoje siedziby właśnie w te miejsca, gdzie będą mogli znaleźć pracowników. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Oczywiście państwu życzę z okazji walentynek wiele miłości, radości i szczęścia. Niech miłość towarzyszy wam w każdym dniu, nie tylko w walentynki. I niech ta miłość zawsze powraca do państwa z podwójną siłą. Wszystkiego najlepszego.